Krzysztof Iwicz, witam Państwa i zapraszam na teleturniej Gra w Ciemno. Witam publiczność studiu i naszych dzisiejszych graczy. Gra w Ciemno to teleturniej, w którym liczy się wiedza, refleks i zdolność podejmowania ryzyka. To gra, w której uczestnicy nie wiedzą, o jakie stawki grają. Stawki te nie są natomiast tajemnicą dla Państwa. Państwo zawsze będziecie wiedzieli, o ile pieniędzy toczy się gra. Za chwilę spośród 30 graczy wybiorę tę jedną osobę, która dzisiaj zagra w ciemno. Przeczytam teraz Państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Państwo przy pomocy przycisków wybierzecie tę prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która jako pierwsza odpowie prawidłowo, zagra dzisiaj w ciemno. Powodzenia i słuchajcie uważnie. Ile par kończyn posiada czerw, larwa pszczoły? A. 2. B. 3. C. 4. D. 0. Odpowiedź prawidłowa to D. 0. Zobaczmy, kto tak odpowiedział. Dziewięć osób odpowiedziało prawidłowo. Zobaczmy teraz, kto odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Gracz numerem 26. Zapraszam do mnie. Witam panią. Proszę bardzo. Że wreszcie będę grał z kobietą, ponieważ do tej pory strzelali po drugiej stronie mężczyźni. A z kobietami to naprawdę miło. Skąd pani wiedziała? Nie było tak dużo poprawnych odpowiedzi. No może z tego, że skończyłam szkołę średnią, ogrodnictwo i musiałam się na takich różnych owadach, roślinach znać jednak. Zna się pani na tym? No, powiedzmy. Czy może nam się pani przedstawić? Przyjechałam z takiej małej miejscowości Kowłoszczowy, to jest województwo świętokrzyskie. A studiuję w Katowicach. No tak, w sumie z Katowic przyjechałam. Z Katowic? Tak. Co pani studiuje w tej Katowicach? Socjologię na Uniwersytecie Śląskim. Socjologii, panie Agnieszko. Tak. Który rok? Trzeci. Czy ma pani towarzysza swojej niedoli dzisiejszej? Tak. Kto to jest? Kolega Krystian. Witamy pana. Pani Agnieszko, oto 50 kopert. Ponumerowanych kopert. W każdej kopercie kryje się czek na pewną kwotę pieniędzy. Za chwilę poproszę panią, aby wybrała pani 10 z tych 50 kopert i o te koperty, a właściwie o czeki w tych kopertach będzie toczyła się gra. Czy zasady są jasne? Myślę, że tak. Jest pani gotowa do gry w ciemno? Tak? Tak. W takim razie zaczynamy. Jest pani zdenerwowana, niech pani w ogóle się niczym nie martwi. U nas nie traci się własnych pieniędzy, można tylko zarobić. Można pokazać rodzinie w telewizji, pochwalić wiedzą. Proszę też, żeby kolega nie podpowiadał, a na wszelki wypadek także panu zawiążemy oczy. Ja rozumiem, że pan nieustannie chce patrzeć na panią Agnieszkę, ale w końcu tylko będzie 2 minuty. Pani Agnieszko, oczywiście niech pani spróbuje wybrać te koperty, gdzie jest najwięcej pieniędzy. Proszę bardzo. 5. Dlaczego 5? No, bo jakoś piątka mi od szkoły podstawowej za mną chodziła. Czyli same piątki pani miała w szkole podstawowej? No, może same nie, ale jakoś nam dobrze szło. Dobrze szło. To już mamy jedną. 9. Też szczęśliwa? Myślę, że tak. Proszę bardzo. 17. 20. Magiczna liczba? No może nie tak magiczne, ale dosyć szczęśliwe. Dobrze. 28. 29. Ile tam jeszcze mamy? Jeszcze mamy 4. 7. Dlaczego 7?
bo taka magiczna liczba. Też magiczna, dokładnie. Też magiczna. 7, może 11. A bardzo proszę. I 1. No to jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Żeby tam było dużo pieniędzy, pani Agnieszka. 50. Jak największą kwotę? Która? 50. 50 jest najwięcej, tak? Tak myślę. Kopercie numer 50, tak? Tak myślę. Okej. Okay. Mamy już wybranych 10 kopert. A skoro tak, to poproszę o wniesienie tych 10 kopert, o które będzie toczyła gra. Mamy już 10 wybranych przez panią kopert. Oczywiście w każdej kopercie jest czek. Widzowie znają już stawki, o które będzie pani grała. Dla pani na razie do zakończenia programu pozostanie to tajemnicą. A gra wygląda w ten sposób. Najpierw ja zawsze czytam pytanie. Po przeczytaniu pytania pani wybiera kopertę, którą będzie chciała pani walczyć. Z kolei ja czytam 4 warianty odpowiedzi. Pani wybiera, pani zdaniem, prawidłowy wariant. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, to koperta jest już pani. A jeżeli odpowiedź będzie błędna, no to niestety zniszczy pani kopertę w tej oto niszczarce. Ja oczywiście życzę, żeby tak się nie stało, ale no na ogół tak się dzieje. Nawet wynik 50%, czyli 5 kopert, będzie niezłym wynikiem. Kopertę zawsze będzie pani wybierała po zadaniu pytania. Gotowa jest pani Agnieszko? Studenci potrzebują pieniędzy? Oczywiście. Będziemy walczyli. Oto pierwsze pytanie. Może to nie jest szczególnie pytanie dla kobiet, no ale takie mamy. W którym wieku wynaleziono okrętową śrubę napędową? Która koperta, pani Agnieszko? Bo widzę, że kiepsko. No, to męskie pytanie. Męskie bardzo. W takim razie wybierzmy kopertę, gdzie jest mało pieniędzy. Pierwsza, 1. Kopertę z numerem 1. Tak. Że jest mało, tak? No tak myślę. Że mało. O nią gramy? No o nią. Proszę bardzo. Trudno, wybrałam. Zobaczymy, czy kolega będzie wiedział. A warianty są następujące. 15 wiek, 16, 19, 20. Stawiam odpowiedź C. To naprawdę strzał. Strzela pani, że w XIX wieku, tak, znaleziono śrubę okrętową. No tak strzelam, naprawdę nie wiem. Kolega? No ja niestety nie wiem. No facet nie wie. Niech pan chociaż strzeli, żeby nie było wstydu. XX wieku. XX? Tak. Pani Agnieszko, pani miała rację. XIX. Pani Agnieszka poprawnie odpowiedziała na pierwsze pytanie, a więc koperta z numerem 1 jest już pani własnością, a przed nami 9 kopert, a więc jeszcze 9 szans na kolejne czeki. Następne pytanie po przerwie. Oglądają państwo po krótkiej przerwie teleturniej Gra w ciemno, a gra w ciemno pani Agnieszka przed przerwą prawidłowo odpowiedziała na pierwsze pytanie, a więc już jedna koperta należy do niej. Przed nami jeszcze 9 kopert i 9 szans na kolejne czeki. Oto drugie się pytanie. Myślę, że już nie jest takie męskie, chociaż kto wie. Jak ma na imię młodsza siostra zespołu Sisters? O którą kopertę zagramy? Bo warianty pani ułatwią sprawę. O 5. Kolej. O kopertę z numerem 5. To szczęśliwa. No, pani powiedziała cyfra. Proszę bardzo. Słucha pani zespołu Sisters? No, muszę się przyznać, że nie za bardzo. Ale czytała pani o siostrach? Czytałam. To może teraz skojarzy pani z tymi wariantami. Natalia, Paulina, Patrycja, Kasia. Na pewno A albo B. Ale teraz która?
Słucham? Na pewno A albo B, tylko która teraz? Natalia lub Paulina? Na pewno. I pani nie patrzy na kolegę? Kolega wie? Wie? Nie wie. No strzelam. B, Paulina. Pani Agnieszko, powinna pani dzisiaj udać się do kolektury i obstawić szczęśliwy numerek. Bardzo dobrze. Proszę bardzo, koperta z numerem 5 jest pani, tak samo czek, który znajduje się w tej kopercie. Naprawdę imponuje mi pani i wiedza przy tym pierwszym pytaniu, kiedy wybieraliśmy gracza, czyli akurat panią, i dwa strzały idealnie. Oby tak dalej. To początek. Przed nami jeszcze, słucham? To początek. To początek. Właśnie, przed nami jeszcze 8 pytań, 8 szans na kolejne pieniądze. Jak na razie 100% trafienia. Czym się pani zmartwiła? Niczym. 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 Się pewnie martwi, jak trudne będzie kolejne tak. pytanie. Posłuchaj. Który ssak nazywany bywa psem morskim? Która koperta? Siódemka. Że tu jest dużo czy mało? Mało. Bo pani jest niepewna, tak? Tak? Czyli, że w siódemce jest niewielka kwota pieniędzy. Tak sądzi pani Agnieszka. Więc czytam podpowiedzi. Czy to jest morświn? Czy delfin butlonos? A może uchatka? Albo foka pospolita? Pies morski. Może pani, jak to się mówi, myśleć głośno. To jestem przy odpowiedzi C albo D. Uchatka lub foka pospolita. Tak, myślę. Pies morski. Tradycyjnie zapytamy się kolegi. Kolego Krystianie, proszę w takim razie im pokazać na palcach, która odpowiedź jest prawdziwa. Pani Agnieszka nie patrzy. Wie. Strzelił pan? Strzelił. Będzie odpowiedź D, nie wiem, naprawdę. Panie Agnieszko, kolejne 100% trafienie. Tak jest. Koperta z numerem 7 jest już pani, a przed nami jeszcze 7 kopert i 7 szans na kolejne czeki. A na czekach, no nie wiemy, jaka kwota pieniędzy może przyzwoita, a może być również zero. Nie wiem. Kolejne pytanie. Kto wcielił się w rolę Elżbiety w filmie Bellissima? O którą kopertę? Film pani widziała? Tak. Już wie pani? No, nie jestem pewna. Ale z wariantami będzie łatwo. To proszę wybrać taką kopertę, gdzie jest solidna kwota. Przynajmniej tak się pani wydaje. No wezmę 20. Koperta z numerem 20. Bardzo proszę. Elżbieta, co to za rola? Pamięta pani tą postać? No tak właśnie, muszę zobaczyć te nazwiska. Może bardzo proszę. Się skojarzy. Maria Guralczyk, Ewa Dałkowska, Ewa Kasprzyk, Gabriela Kownacka. Odpowiedź C. Pani co? Do tej kolektury Lotka to ja chętnie pójdę z panią. Tak jest! Pani Agnieszko, to już
Kolejne 100% trafienie, kolejna już czwarta koperta jest pani, a pani mi smutna siedzi. Czym się pani tak martwi? Nie, nie jestem smutna. Nie, martwi się pani, czy tam jest dużo, czy mało, tak? Nie, kolejnymi pytaniami. Kolejnymi pytaniami? Tak. No ale jak do tej pory idzie świetnie. Za każdym razem pani daje radę. Zobaczymy, jak dalej będzie. Proszę bardzo, to jest już pani koperta. A dalej, no zobaczmy rzeczywiście, czy będzie trudne, czy łatwe. Proszę o kolejne pytanie. Kto napisał Anabazę, antyczną opowieść o wojnie Cyrusa Młodszego z bratem? To 9. To koperta z numerem 9, żeby tak. Tu było mało, tak? Już to widzę. To pani minie, proszę. Od razu czytam warianty, bo bez wariantów nie damy rady. Nie. Herodot, Tacyt, Ksenofon, Tukidydes. Czy ma pani taką taktykę, że jak nie zna pani odpowiedzi, to stara się pani wybrać kopertę z najmniejszą kwotą? A jak pani jest pewna, to... Czy przypadek? Przypadek. Tak? Nie, że tam taka szczęśliwa moja liczba... Nie, nie, nie. Przypadek. Kolega wie? Krystian? Kolega Krystian nie wie. Pani Agnieszka, ale do tej pory na 5 pytań, na 4 pytania były 4 dobre odpowiedzi. Strzelała pani za każdym razem. Udawało się. No to chyba już się teraz nie uda. A niech będzie odpowiedź D, bo nie wymyślę nic. Tym razem nie. No. Ksenofon. Pani Agnieszko, no tak, tak, uśmiecha się pani do mnie, ale to nic nie pomoże. Koperta z numerem 9 musi trafić do niszczarki. Ale nie ma co. Nie ma co, idzie bardzo dobrze. 4 koperty pani wygrała, 1 pani zniszczyła, a jeszcze mamy 5 pytań i 5 szans na kolejne pieniądze. Tamta koperta to już historia. Gramy dalej. Wyspy Nowa Brytania i Nowa Irlandia należą do archipelagu. No i właśnie to jest pytanie, do jakiego archipelagu należą? O którą kopertę będziemy grać? Może 11. Od razu 11. Tak. Proszę, pani szybko decyduje. Mamy 4 warianty odpowiedzi. Do archipelagu Orkadów, Bismarka, Samoa, Kajmanów. Pamięta pani coś z geografii? Nie bardzo. Nie bardzo? Ale pani Agnieszko, dobrze pani strzela dzisiaj. W końcu studiuje pani socjologię, nie geografię, prawda? Kolega Krystian wie? Nie wiem. To może skreślajmy, które nie? Orkadów mi się wydaje, że nie. Słucham? Orkadów chyba nie. Kajmanów też nie. Strzelam Bismarka. Nie będziemy przedłużać. Czyli strzeliła pani tak, B. Tak, Bismarka, B. Tak? Tak. I znowu dobrze. Kolega się nie ucieszył, chyba nie powiedziała pani, że postawił pani piwo po wygranej. Nie, no postawię. No, postawi pani. Oczywiście. No, proszę bardzo. Koperta z numerem 11 jest już pani. Znowu dobry strzał, pani Agnieszko. A ja mam jeszcze dla pani 4 koperty i 4 pytania. Oto następne. W którym roku siatkówka plażowa... Niedobrze. No nie. Stała się dyscypliną olimpijską. O którą kopertę będziemy grali? 29. Bardzo proszę.
A cztery warianty są następujące. Nigdy. W 1984. W 1996. W 2004. Ogląda pani olimpiady, pani Agnieszko? To pierwsze pytanie jest takie. Jest tam ta siatkówka branżowa, czy nie ma? A jeżeli jest, to w którym roku? Pamięta pani, polska reprezentacja brała udział? W siatkówce plażowej? Jakoś nie kojarzę. Niech pani się zastanowi przez chwilę, spytam kolegę Krystiana tradycyjnie. Która odpowiedź? Pierwsza, druga, trzecia czy czwarta? Niech pan nie mówi. Panie Agnieszko, Krystian wie. Czy powiedziała pani, że pani nie oglądała olimpiady? Nie, że oglądam. A ogląda pani? Tak, nie, właśnie. Nie kojarzę, że mi się siatkówkę plażową. Rozumiem. Plażowa. Nie kojarzy pani, czy tam była nasza reprezentacja i czy w ogóle jest tak. Siatkówka plażowa. Nie wiem. A, odpowiedź. Że nie. No, że nie, bo nie kojarzę, nie wiem. Nie widziałam. O tyle się pani dobrze kojarzyło, że nasza reprezentacja jeszcze nie brała udziału w tej dyscyplinie, ale jednak jest dyscypliną olimpijską. 2004. Odpowiedź nie, C, 96 rok. Trudno. Trudno, zwłaszcza, że będziemy musieli zniszczyć kopertę z numerem 29. To druga koperta, którą musi pani zniszczyć. No, proszę to muszę, bardzo. To muszę. A co było w kopercie numer 28? To 29, tak? 29. 29 to zapyta pani tych, którzy teraz oglądają nasz program. Tuż po programie pani zadzwoni. Mamy trzy koperty i trzy pytania. Proszę o to kolejne. Jak inaczej nazywana jest popularna dieta trzynastka? 50. Szybko pani wybrała, ale pani szybko decyduje. Tak. Liczy pani, że tam jest czek na wysoką kwotę czy niską? Niską. Kiepsko. No, na dietach też nie za bardzo znam. Pomogę pani wariantami. Holsztyńska, sztokholmska, helsińska, kopenhaska. Interesuje się pani trochę tym tematem? No mówiąc szczerze, nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie, ale może jakaś z tych nazw kojarzy się właśnie pani z dietą? Helsińska mi się kojarzy, ale nie. Krystian już się martwi, że go zapytam. A to dobrze, panie Krystianie. Pani nie patrzy, pani Agnieszko? Który wariant? Pan pokaże nam. Nie, pani mówi. Nie jestem pewien, ale obstawiam. Nie. A, to nie lepiej. Możesz tak chomsk. Pani myśli, pani Agnieszko, teraz? Jestem między B a C. A między B a C jest pani? B.
dlaczego akurat te dwa warianty? No bo jakoś te nazwy tak gdzieś słyszałam czy coś. Czy ktoś mówił, że jest na diecie sztokholmskiej? No, nie słyszałam akurat. Jak pani sądzi? Ja wiem, czy chociaż jest popularna trzynastka. Powiem pani, bo i tak to nie będzie żadna podpowiedź. 13 dni ona trwa. No tak myślałam, że jakieś jeszcze tam. Szybka, prawda? Dieta cud tak zwana chyba. Nie wiem, sztokholmska. Kopenhaska. Pani Agnieszko, koperta z numerem 50. Niestety. Widzę, że tak pani patrzy, szkoda pani. No pewnie, że szkoda. Prawda? Dwie koperty z numerem 17, 28. Dwa pytania do końca gry. Proszę bardzo, oto przedostatnie. Jak brzmi inna nazwa rodopsyny, barwnika wzrokowego? O matko. 28. Bardzo proszę. Mamy takie warianty. Żółcień wzrokowa, błękit wzrokowy, purpura wzrokowa, czerń wzrokowa. Jestem bardzo ciekawy, już tak odchodząc na chwilę od tego pytania. Dlaczego, jak pani wybrała kopertę numer 28, to cała widownia biła brawo? Nie wiem. Czy to jakaś podpowiedź ze strony widowni? Może mi się liczba podoba. Nie wiem. Liczba na kopercie, tak? Czy tak, w kopercie, myśli pani? Może i duże pieniądze, to nie wiem. Teraz muszę dobrze odpowiedzieć jeszcze. Ale wszyscy bili brawo. Zestresowali trochę. Tylko zestresowali pani? Tak. A może to będzie mobilizacja? Rozumiem, że nie kojarzy się pani z żadnym z tych wariantów. To jest moja ulubiona liczba. Słucham? To moja ulubiona liczba. 28. Żółciem wzrokowa. Daję taką odpowiedź i nie namyślałam się, bo nic nie wymyślę. Odpowiedź A. Żółcień tak. Wzrokowa. Teraz kozie śmierć. Pani Agnieszko, niestety. No. Niestety nie. Purpura wzrokowa. Bardzo szkoda tej koperty. Tak nawet pani nie mówi. Nawet tego nie mówić, tak? Nie, nie dobijać pani. Nie. Pani Agnieszko, tak wolno i czule. Pożegnajmy się z kopertą numerem. No to może 28. Nie czule, po prostu od razu. Pani Agnieszko, co prawda niestety nie mamy już koperty z numerem 28, ale jest jeszcze koperta z numerem 17, ostatnia koperta, ostatni czek. Po pani stronie stało aż 5 wygranych kopert. To jest bardzo dobry wynik. A kolejne, ostatnie pytanie przeczytam pani po krótkiej przerwie. Gra w ciemno. Pani Agnieszka bardzo dobrze dzisiaj strzelała. Było 5 dobrych strzałów, 5 wygranych kopert leży już po pani stronie stołu, a nam została ostatnia koperta z numerem 17. Państwo doskonale wiedzą, jaka kwota znajduje się w tej kopercie. Oto ostatnie pytanie. Na wodach którego państwa rozegrała się słynna bitwa pod Trafalgarem?
mistrza, czy będzie odpowiedź? Nie wiem, zobaczę odpowiedzi. Hiszpanii, Francji, Anglii, Holandii. U nas można głośno myśleć. O czym pani myśli? Pani Agnieszka. Francji. Odrzucamy tu Anglię, Holandię, tak? Holandię chyba tak. To jeszcze Anglię. Dlaczego pani odrzuca Holandię? Intuicyjnie. Nie wiem. Pasuje pani dźwiękowo, tak? To tak. Nazwa? O, dziękuję. Anglia? Lepiej. Lepiej, tak? Trafalgar. Tak. Francja, myśli pani? Czyli myśli pani o Hiszpanii? Hiszpanii. Dlaczego o Hiszpanii? Niech pani na mnie nie patrzy. Tradycyjnie zapytam kolegę Krystiana. Kolega wie? Tak. Zdziwiła się pani? Nie. Zaskoczył panią? Tak, bo to nie jego dziedzina. Aha. Dlatego. Ale chłopaki czytają w Bitwach Morskich. Absolutnie u nas można głośno myśleć. I może pani myśleć, ile pani chce, jak długo pani chce. Będziemy czekali. Nie wiem, co na to telewizowie, ale tak mamy regulamin. Zróbmy w ten sposób. Gdyby pani miała dojść do tej odpowiedzi drogą dedukcji, eliminacji negatywnej, to, a potem intuicyjnie, to którą byśmy skreślili jako pierwszy? Który wariant? Holandię. Holandię. Potem? Może Francję. Potem? Tak, tak, gdy pani... Nie wiem, może Hiszpanię, albo w sensie... Anglię. Co? A, może Anglię. Do skreślenia, czy do... Do zostawienia, może do Hiszpanii jednak skreśliła. Dobrze. A intuicja co pani mówi? Bo zawsze dobrze pani trafiła. No. Na ogół. To jest jeszcze odpowiedź, tak intuicyjnie. Może Anglia. To intuicyjnie, tak na razie między Anglią a Hiszpanią. A Hiszpanią. Co pani może wyczytać w moich oczach? To, że muszę jakoś odpowiedź dać, tylko jak? Bardzo dobrze. Słusznie. No. Muszę coś powiedzieć. Oby dobrze. Dobrze, Anglię. Hiszpania. Tak jest, pierwsza pani myśl była dobra, właśnie, właśnie. Hiszpania. Nie wiem, dlaczego porzuciła pani tę Hiszpanię na rzecz Anglii. Pani Agnieszko, koperta z numerem 17 musi trafić do niszczarki. Ale wynik pani gry jest bardzo dobry. 5 kopert udało się wygrać. W tych kopertach są czeki na kwoty, które znają nasi widzowie. Dla pani oczywiście jest to gra ciemna. Te kwoty są dla pani tajemnicą. Niezły wynik. I to właściwie same strzały. No zawsze może być lepiej. 5 kopert. Jak pani myśli, ile to może być?
Ciężko powiedzieć, mogą być same zera, może być coś więcej. No ale ile może być? Dobrze pani strzelała na ogół. O, nie wiem. 5000, tak mówię. Tak wysoko pani ocenia te koperty? Tak, tak wysoko. 5000 aż? Tak. Chciałem pani zaproponować pieniądze, ale widzę, że... Że chyba będzie pani wolała kopertę. Zależy, jakie pieniądze pan chce zaproponować. Znaczy, ja myślałem o 1000. Za taką dobrą grę, to przynajmniej 1500, jak już by coś... Nie chodzi o grę, tylko o koperty. No to może... Ale gra była rzeczywiście no. Dobra. Brawa dla pani. Znaczy, powiedziałbym tak może. Brawa i 1000 złotych ode mnie dla pani. Za koperty. Brawa już były. Chyba za mało. Mi się wydaje. 1200. 1500. No to jak to jest, pani? No, to gdzieś widzę 5000, no ale... No pani uważa, że tam jest 5000. A teraz chce pani 1500. No bo jak się mam z panem targować, no to tak od małych stale zaczynam. Może mi się uda do większej. Ale jak się pani opłaca, jeżeli tam jest piątka? No jak nie ma. A to może nie być. Nic nie powiedziałam. Dlatego proponowałem 1000. No ja można też 1500 zaproponować. Słucham? Można 1500 zaproponować też. Już nawet 1200 proponowałem. Dobrze, 1400. Co kolega by prowadził? Do mikrofonu tym razem. Proszę bardzo, kolego Krystianie. Poradziłbym, żeby się jeszcze trochę potargować. Z panem, tak? No to się pani targuje. No, 1500 chciałam pani. 1400, tak? 1400, tak. Co pan sądzi o 1400? Panie Krystianie. Za mało. To ile pan proponuje? Trzy tysiące. Ja już na 1500 nie chciałem się zgodzić, a pan na 3 od razu. Już nawet 1500 nie chciałem dać. Dobrze, zaskoczę panią i dam 1800 zł. Co pani na to, pani Agnieszka? No to lepiej niż 1400. No. Słucham? Lepiej niż 1400, no to na pewno. I lepiej niż 1500 nawet. No na pewno. Na kopertach jest więcej na przykład. A może mniej? No ale może być też więcej. No ale pani chciała 1500, ja już przebiłem o 300. Ja wiem, kobiety są zmienne, ciężko zrozumieć, wiem o tym. A gotóweczka będzie od razu, pieniądze do ręki, a koperty do niszczarki. No jak w tych kopertach jest dużo, pójdę do zniszczarki, szkoda. A jak mało? A jak tam mamy 5 zer? Nie, tak pechowo nie będzie. Że nie jest? Nie. No dobrze, chciała pani 1500, ja już zaproponowałem 1800. Za dobrą grę. Zgoda? Może 2000 i jakieś dwie koperty sama sobie zostawię do wyboru? No, samo... Dwie koperty? No to jedno. No kasę albo koperty. A nie można trochę tego, trochę tego? Nie. I tak dużo. A jedną kopertę? Nie można zostawić chociaż? Tak jakby było. Pani Agnieszka, dobrze. 1500 i jedna koperta. To nie, to zrobię 2000, bierz kopertę, bo tam może być zero. To co robimy? Kolego Krystianie, brać czy nie? Konkret. Brać. Ale co kasę? Brać? Tak? Pani Agnieszko?
1500, jedna koperta. Tak? Pan kolega Krystian mówi brać, pani Agnieszko. A mogę sobie wybrać kopertę? Bardzo proszę. Wszystko możemy sobie wybrać. Rozłóż mnie, rozłóż pani Agnieszko. Niech też nasi widzowie widzą. Proszę bardzo. Może pani sama sobie wybrać. 1500 zł i jedna koperta dla pani. Która? Może 20. Koperta z numerem 20. Proszę bardzo. Natalio, poproszę o pieniądze. O 1500 zł w gotówce. Zobaczcie państwo, że dopasowaliśmy się kolorami z Natalią. Ubrań, proszę bardzo. To jest 1500 zł. Koperta z numerem 20 jest pani. Niech pani na razie tej koperty nie otwiera. Zobaczy pani albo po programie, albo w domu, dobrze? I w takim razie niszczymy koperty, proszę bardzo. Tam się nie chce zniszczyć, prawda? Zostać. O, trochę, o, i teraz. I ostatnia. Chyba tam była gruba forsa, tak jak wiesz, w tej, co się nie chciała zniszczyć. Fajnie mówię. Wyraźnie nie chciała się zniszczyć, świetnie. Pani Agnieszko, dziękuję bardzo, gratuluję, było miło. Koperta z numerem 20 i 1500 zł. Jeszcze raz dziękuję za dobrą grę. Do widzenia. Proszę państwa, zapraszam do naszego teleturnieju Gra w Ciemno. Wyślijcie SMS pod numer 7643 w treści wpisując hasło start oraz imię i nazwisko. Dziękujemy i do zobaczenia. Panie Krystianie, bardzo dziękuję. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo.